Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj kolejny gość specjalny na moim kanale. Dzień dobry. Basia Kaszuba, z którą dzisiaj zamienimy się zakupami. Basia Kaszuba, popularna influencerka modowa, ale nie tylko. Działa na takich platformach jak Instagram, TikTok czy YouTube. Jej materiały potrafią osiągać po kilka milionów wyświetleń. To jest dla mnie niesamowite, co ta dziewczyna potrafi zrobić własnymi rękami. Jeśli jeszcze jej nie obserwujesz, koniecznie musisz to zmienić. No dobra, więc wybrałyśmy się tym razem do Handemu, żeby nie było, że mamy jakieś rzeczy, ponieważ w poprzednim odcinku takie akcje się zdarzyły. Ja powiem szczerze, że miałam problem, żeby coś znaleźć w tym H&M i jakoś tak nie było dużo asortymentu. Ja z H&M też miałam trochę problem, ale nie z ubraniami, chodziło, znalazłam je bardzo szybko. Bardziej miałam problem z dodatkami. Z dodatkami, okej. No to czas, żebyście Wy teraz zobaczyli, jak było na tych zakupach naprawdę. Dobra, wchodzimy do H&M-u. I w ogóle mam mało czasu na te zakupy, bo Oliwia będzie u mnie już za godzinę. Dobra, słuchajcie, szukamy rzeczy dla Basi. Basia mi się kojarzy teraz z takim eleganckim stylem, takim chic, trochę glam, więc będę szukać takich rzeczy. Jesteśmy w H&M-ie specjalnie po to, żeby nie było, że ja już coś mam z Zary na przykład. Dlatego let's go. To jest ciekawe, totalnie w moim stylu i ma gumkę w talii, więc fajnie może się układać i to też jest piękne. Trend jesienny nowy na tą jesień, czyli odsłaniane ramiona. Wraca to. Nie jest to dla mnie komfortowe do noszenia, ale tylko mam daje znać, że jest to trend. Ej, ale ta spodniczka jest zdecydowanie za długa na mnie, jednak nie dla krótkich osób, ale Oliwia jest wyższa, więc może jej podpasuje. Myślę, słuchajcie, o czymś takim. No jak nie przymierzamy tych rzeczy, ale jestem w stanie sobie zwizualizować, jak to wygląda. I w miarę pasuje mi to do Basi, ale nie do końca. Mam wrażenie, że Basia ma bardzo taki określony ten styl i mało rzeczy mi to nie pasuje. Wiecie, co jest najgorsze w zamianie zakupami? To, że wybieram rzeczy, które mi się podobają, więc mam ochotę wziąć wszystko razy dwa. Oczywiście jedne dla Oliwii i jedne dla mnie. Nie jest łatwo, ponieważ dawniej byłam w H&M i nic tutaj nie ma. Jedyne, co na razie znalazłam, to torebkę, którą chyba wezmę. I mam tutaj też spodnie, które jak coś to będą na ryzyku, bo mi się podobają, ale nie wiem, czy Basi się podobają. Czekamy dalej, no jest ciężko. Ukrycia wierzchniego biorę taką marynarkę i to biorę razy jeden, bo akurat mam bardzo podobną w swojej szafie, też z H&M. Znalazłam. Biorę te spodnie. Szukam dalej, no. Czas na moją ulubioną część, czyli buty. Ale kurde, co to za jesienne buty? Dajcie mi szpileczki jakieś ładne. No dobre, albo może jednak nie szpilki. No niestety, wszystkie to są 36, a ja potrzebuję 39, także idę dalej. Zobacz, jakie piękne torebki. W ogóle trochę mi ona przypomina model YSL. Bardzo ładna. Trzy torebki do wyboru. I wszystkie w ogóle w tym samym kolorze. Taka, przypominająca nieco Yves Saint Laurent. Taka, troszkę bardziej kuchata. Oraz taka. Wszystkie mi pasują do Basi. Basia, pomóż mi. Mam tylko nadzieję, że ten outfit nie musi do siebie pasować, bo ja mam totalnie wszystko od czapy. Słuchajcie, mimo że miałyśmy robić zakupy tylko i wyłącznie w H&M, to stwierdziłam, że no nie, tam mi się żadne buty nie podobały i nie będę kupować butów, które mi się nie podobają na siłę, więc obeszłam jeszcze kilka innych sieciówek i w Mango jest mnóstwo pięknych butów. Więc było 5 kategorii: góra, dół, odzież wierzchnia, akcesorium i buty. Jako gość wybieraj, od czego zaczynamy? Wybieram od góry, bo to była pierwsza rzecz, którą znalazłam. Dobra, 3, 4. Ale ładne! O Jezu, bardzo ładne. Kurczę, a to tak widzę troszeczkę taki styl Chanel. Taki bardzo... Powiem Ci, że ja totalnie kierowałam się jakby moim stylem, prawda? Że moje zakupy dla Ciebie. Tak nie do końca. Bo jak stwierdziłam, że jak zamieniamy się zakupami, no to jakby ja kupię rzeczy dla siebie. Okej. W moim rozmiarze. Słuchaj, każdy mam wrażenie, że inaczej to interpretuje. Ja zawsze podkreślam, żeby to było tak, żeby to się Tobie podobało, w sensie moje zakupy, żeby podobały się Tobie. Bo później jak to oceniasz, to wiesz, oceniasz to tak pod siebie. Okej, to mam nadzieję, że Ci się spodoba. No ja to wybrałam dlatego, że ja mam identyczne, ale czarne z H&M i to uwielbiam. Teraz wyszło biało-czarne, więc jakby... Okej, czyli ja po prostu będę dzisiaj próbować trochę Twojego stylu. Tak, tak, tak. A ja kupowałam tak, żeby się Tobie spodobało. Okej, o Jezu, przepiękne. No tak mi się skojarzyło z Tobą, jeszcze teraz w trendach jest kolor bordowy, czerwony i stwierdziłam, że może po prostu Ci pasować. Taki troszeczkę półprześwitujący materiał. Mhm. Naprawdę, że już się nie mogę doczekać, aż tu przymierzę. Bardzo mi się podoba. Słuchaj, długo czekać nie musisz, możemy mierzyć. No
proszę, zaczynaj. Jak ci się podoba? Bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest totalnie mój styl. Oczywiście nie do tych spodni, ale do czarnych, eleganckich, no po prostu petarda. Powiem, że mi się ten kolor w ogóle z tobą trochę jakoś kojarzy. Nie wiem dlaczego, ale ten kolor mi do ciebie bardzo pasuje. Dziękuję. Mam w ogóle dużo w sumie bordowych ubrań w szafie i płaszcz, i mogę nawet jakieś dodatki, mogę zrobić full outfit bordowy teraz. Tak? Okej, okay, no to ja właśnie nie mam tylu bordowych rzeczy w szafie, a one są takie eleganckie jednak, ten bordowy jest... Ja w ogóle uwielbiam łączyć bordowy albo czerwony z czernią. Jak masz całą czarną, tak, jakiś akcent bordowego albo czerwonego, to po prostu masz... Totalnie. No dobra, a co do mnie, to ja tutaj próbuję troszeczkę twojego stylu. Sama w życiu bym się na to jakby nie skusiła, ponieważ na co dzień raczej mało elegancko się ubieram. Ale jak już to ubrałam, to mi się podoba. Okej. Okay. To mi się podoba na jakieś takie wyjście, nawet na jakąś kolację czy coś takiego. No bo na dzień ja bym tego nie ubierała, ponieważ po prostu nie ubieram się zbyt elegancko na co dzień. Ładnie to wygląda, naprawdę ciekawy ten krój. Fajne są te wykończenia tutaj z tych guzików. Jest to bardzo eleganckie, do jakiejś spódniczki, jak najbardziej, krótka czarna spódniczka. Ja to też czasem lubię tego typu bluzki nakładać na sukienkę i wtedy rozpięte. Masz jako takie, okay, ale bolerko, coś w tym stylu. No to, kurde, ja nie lubię bolerek. Chyba żadnego rodzaju, po prostu te bolerka mi się kojarzą z dzieciństwem, jak moja mama, jak miałam jakieś szkolne takie bale. Weź sobie bolerko. Ja mówię, nie. Tak, to ja śmigałam w tych bolerkach. No, także jako taka bluzeczka podoba mi się. Właśnie do jakiejś spódniczki bym ją ubrała i podoba mi się. Super. A myślałam, że mi się nie spodoba. Cieszę się, żebyś ubrała to do spódniczki. A, dobra, to czekam dalej. Dobra, to dzisiaj będziemy oceniać siebie nawzajem również na 3-4, tylko na naszych paluszkach, bo wystarczy nam do 10 możemy oceniać. Okej, okay, to 3-4. Cieszy mnie to! Powiem ci, że to chyba zostanie w mojej szafie. Na maksa mi się podoba. Ja, w ogóle zapomniałam powiedzieć o tym, że prześwituje mi stanie, kiedy to wszystko wygląda, ale prześwituje lekko i beżowy w ogóle nie będzie prześwitował. Mhm. Jestem pewna, że beżowy będzie idealny, no biały to wiadomo. No pasuje ci ta bluzeczka na maksa, naprawdę. Te rękawy mi się w niej najbardziej podobają. Widzisz, Jezu, ja uwielbiam. Takie szerokie. Jeżeli Adrian to ogląda, to teraz się śmieje, bo ja zawsze wszystkie takie rękawy, które nachodzą na ręce, na palce, to po prostu moja obsesja. Ja też to uwielbiam, jak rękaw jest dłuższy niż krótszy i tak fajnie tak wydłuża mam ręce, nie? Zresztą tak chowam ręce w rękawy, więc to jest idealne. No dobra, no to pierwsza kategoria za nami, lecimy do kolejnej. No dobrze, to kolejna kategoria. Pozwól, że wybiorę. Niech to będzie... Dobra, już mamy górę, no to dobra. Powiedzmy z dołem. Okay. Powiedzmy z dołem. 3, 4. No ty to ewidentnie dobrałaś do tego. To wisiało obok siebie, ale to mi się jakoś tak spodobało razem. I osobno też, no jakoś tak... powiem ci, że na początku chciałam w ogóle wziąć tą spódniczkę razy dwa, bo przez to, że sugerowałam się sobą, tym co mi się podoba, to chciałam też ją wziąć dla siebie, ale jak ją przymierzyłam przy lustrze, to była za długa. Za długa, okej. Okay, ale ty jesteś wyższa, więc stwierdziłam, że o ciebie może to fajnie wyglądać. Tak, właśnie ja zawsze rozkminiam, jak te sieciówki to robią, że te ubrania mają pasować na wszystkich, a są takie różnice wzrostowe, jak my jesteśmy między sobą, wy robicie dużo tego mierzenia z dziewczynami, no ale nie? Właśnie pod kątem długości, u mnie nie, ja wszystkie spódniczki skracam i spodnie też. No, ale... No ty jesteś niziutka. Jesteś niziutka, ja jestem wręcz trochę, powiedziałabym, wyższa niż taka średnia, więc ja mam często problem z tym, że coś jest za krótkie. Okej. Okay. Sukienki, okay. Ojejku, te takie króciutkie to większość. No dobra, ja słuchaj, znalazłam takie spodnie, widziałam cię ostatnio w podobnych nawet. Bardzo spodobał mi się kolor, spodobał mi się krój, są proste, czyste, no i w sumie jak mam tak myśleć, to będą chyba sobie pasować. Ty, słuchaj, ja mam te spodnie, ale w kolorze czarnym i beżowym. Serio? No to widzisz. To są moje ukochane spodnie. Boże, to są tak, nie chcę powiedzieć tego słowa, spodnie, że po prostu i wszyscy zawsze się mnie o nie pytają. Ale one naprawdę pięknie wyglądają. I to jest, czekaj, ja nie wiem, czy ja je skracałam, czy nie. Chyba je skracałam, ale one w talii leżą tak pięknie. Wydaje mi się, że trafiłam zatem. Cieszy mnie. Trafione. Cieszy mnie to. Ja co do spódniczki powiem ci, że na razie nie jestem przekonana, ponieważ ja nie lubię spódniczek, które są tutaj na środku zapinane. Okej. Okay. Ale dzisiaj ona, trochę... ona jest na gumce i się nie rozpina. Wiem, ale chodzi mi o ten detal. Okej. Okay, o ten detal. Średnio mi się podoba, ale jakby zawsze chciałam spróbować się siebie zobaczyć właśnie w czymś takim, eleganckim. Typowo eleganckim. Także dzisiaj mam okazję, no i
Kto wie, być może mi się spodoba. No dobrze, jesteśmy. I co się okazało ze spodniami? Okazało się, że to nie są te, ale zobaczcie, jak są bardzo podobne. Dlatego, że te niestety w talii są lekko większe, ale za to są idealne na długość. Po prostu no. 10 na 10, jeżeli chodzi o długość. Ale powiem Ci, że ja nawet lubię, jak tutaj w talii jest czasem szerzej i te spodnie materiałowe szczególnie, one sobie tak trochę opadają, że nie są z wysokim stanem w talii, tylko właśnie jest taki luźny look, że one tak delikatnie opadają na biodra. Okay. Mi się to osobiście podoba. To ja się akurat do takich nie przyzwyczaiłam jeszcze. Jakoś tak próbuję czasem, ale zawsze tak nie pasują. Ale ogólnie są bardzo ładne. W ogóle szok, że jest idealnie z długością. To mnie naprawdę zaskoczyło. Cieszy mnie to. Bardzo mi się też te spodnie podobają. Sama po prostu takie mogę kupić. Ale mam już podobne, więc nie zabraniam sobie, ale jest bardzo ładnie wyglądają. Mi się dziękuję, ja też mam podobne. No właśnie. Co do mojej spódniczki, to jestem na pewno bardziej pozytywnie zaskoczona niż negatywnie, bo rzeczywiście ten komplet ze sobą wyszłabym w nim totalnie. Osobno nie kupiłabym tej spódniczki w życiu, bo ja bym mnie nigdzie po prostu nie wychodziła, ale ten komplet całościowo mi się podoba. Spódniczka sama w sobie jest po prostu okej, ale ona nie jest właśnie w moim stylu i po prostu ja bym sobie jej nie zostawiła do chodzenia. Pewnie. Ale w tym zestawie mi się podoba. Ten zestaw mi się podoba, jest taki elegancki, wyszłabym sobie dziś wieczorkiem. Wiesz, też jest fajne, właśnie do takich stylówek, jakbyś na przykład miała jakieś takie bieliźniane, koronkowe body i wtedy rozpięta góra. O, i ja tak chodzę w tej mojej wersji całej czarnej, to jest taki sztosik. No tak, też mi się podobają takie bieliźniane body z taką koronką jakoś czy coś fajnego. I wtedy właśnie taki do tego dodatek, taki trochę eleganckie i to jest takie sexy, ale pozostając w tym eleganckim stylu. Tak. Też mi się to podoba. No dobra, to co, jesteś gotowa, żeby oceniać? Pewnie. 3, 4. No dobra, ja tam mam 6, ponieważ, no tak jak Ci mówię, to nie jest spódniczka w ogóle w moim stylu i ja z niej samej bez tego zestawu bym nie chodziła, a w tym zestawie mi się podoba bardzo. Co ta ocena? Super. Ja dałam 8, dlatego że no, są minimalnie na nie za duże, więc sobie bym ich nie zostawiła, bo wolę skracać niż przerabiać talię. Niż zwężać. Niż wolę skracać. Tak, no, wolę skracać, do tego jestem po prostu przyzwyczajona. No. Ale no, jakby krój totalnie mój. No, dobra, to lecimy dalej. No to proszę, wybieraj kolejną kategorię. Wybieram buty. Dobrze, o kurde, miałam to, zaraz Ci opowiem. Dlatego, że miałyśmy robić zakupy tylko w H&M-ie, ale nie ukrywam, nic mi się tak nie podobało. Później były jedne fajne kozaki, ale tylko w rozmiarze 36. Okay. Później poszłam do Zary, nic. Do Stradivariusa, nic. Stwierdziłam, kurde, i powiem Ci, że mi się w sieciówkach buty po prostu nie podobają i stwierdziłam, że nie kupię czegoś na siłę, co mi się nie podoba, ale w Mango, Jezu, ile tam było butów, nagrywałam Ci przybitki, wszystkie kryształki, nie kryształki, no i przede wszystkim wyższe obcasy, bo sieciówki często mają takie małe obcasy, co mi się nie podoba, ja lubię wyższy, w Mango znalazłam i mam tutaj buty dla Ciebie. No dobra, no to słuchaj, troszeczkę nas tutaj oszukałaś tym Mango, no ale niech będzie, ja zaraz też opowiem, jak było z butami, chętnie mnie. 3, 4. One są typowo w twoim stylu, tak. Skojarzyłabym sobie też te buty z tobą, ale bardzo mi się podobają. Są idealne na wieczór. Ja właśnie w swojej kolekcji nie mam takich szpilek, które są czarne z diamencikami, także może akurat. Ja co do moich, powiem tak. Też miałam bardzo duży problem, jeżeli chodzi o H&M, ale już stwierdziłam, że dobra, znajdę coś w H&M-ie. Kojarzyłaś mi się typowo ze szpilkami, ale żadnych ładnych nie było. Więc nie brałam żadnych szpilek i znalazłam loafersy, które... Było parę w ogóle krojów tych loafersów i te były zdecydowanie najładniejsze. Stwierdziłam, że wezmę coś na troszeczkę bardziej masywnej podeszwie niż na takiej cieniutkiej. Chociaż zwykle widujecie w takich raczej płaskich butach. W sensie nie wiem, czy często chodzisz w butach na wyższej podeszwie? Bo ja mam tylko klapkę. Albo klapki, albo sneakersy, ale sneakersy właśnie takiej wyższej, a tak to raczej kozaki, szpilki. No właśnie. Ja tutaj zaryzykowałam. No, ale nie, ale takie też mi się podobają, bo mam jedne w swojej szafie, tylko bez żadnych elementów. Okej. A no ten element właśnie stwierdziłam, że taki też troszeczkę elegancki, więc się dopasuje. Proszę bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję. Dobra, to co do moich szpilek, to jak się przeglądałam, to generalnie mi się bardzo podobają. Są delikatne, bardzo takie, mówię, jak te szpilki, wydłużają nogę, smukła i tak dalej. Jedyne co, to są niewygodne dla mnie, okay. No ale jaki miałaś na to wpływ? Jest szpilka, jest bardzo cieniutka i po prostu one są mniej stabilne, więc gdzieś tam ja, jako osoba, która rzadko chodzi w szpilkach, po prostu umierałabym z bólu. Okay. Ale jeżeli chodzi o sam wygląd, to one mi się jak najbardziej podobają. No są przepiękne. Ja rzadko chodzę w butach, które pokazują moją stopę, ale bardzo mi się w nich podoba ten detal, że one są z przodu ucięte na takie kwadratowe. Tak, to wygląda bardzo ładnie. Także trafiłaś. Jak najbardziej. To była moja ulubiona rzecz. Bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o mnie, nie ukrywam, nie kupiłabym tych butów. Mam na ofercie jedne w swojej szafie, ale muszę być z Tobą szczera, założyłam je tylko raz i nie do końca dobrze się czułam. No, okay. Nie do końca to trafia w mój styl. Mm-hmm. Na pewno fajnie się prezentuje do szerokich spodni, do czarnej marynarki, do jakichś takich różnych outfitów, ale no ja chyba jednak nie wolę inną opcję. O model buta. No rozumiem, no rozumiem. To ja właśnie ze szpilkami mam tak, że nie chodzę na co dzień. Czasami się zdarzy jakaś okazja, ale ogólnie mi się podobają bardzo. Bardzo bym chciała mi chodzić częściej, ale niestety ten ból jest dla mnie ciężki do pokonania. No dobra, to co, oceniamy. 3, 4. Ja daję 9 tym razem. Ty piąteczkę? No tak, ja daję piąteczkę, to jest takie 50-50, bo ja bym ich nie kupiła, nie nosiłabym ich, ale są ładne i w ogóle tak smukło, zgrabnie wyglądają na stopie, więc 50-50. Tak, właśnie, jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają na Twoich stopach, a ja jestem osobą, która dosyć często chodzi w loafersach, to mi się bardzo podoba ich kształt, bo one są niby masywne, ale wciąż są delikatne i ta stopa wygląda ładnie. Tak, i muszę Ci przyznać, że są ładniejsze niż te, które ja mam w swojej szafie. O, że są właśnie smuklejsze. Cieszy mnie, proszę. To cieszy mnie dużo. Udało się to znaleźć w H&M-ie, słuchajcie. Dobra, no to co? Lecimy do przedostatniej kategorii. No to słuchajcie, ustaliłyśmy, że teraz robimy torebeczki, żeby na koniec zostawić przystawianie kadru, żeby stawać na samym końcu. No dobra, ja jestem gotowa. Ja też. To 3, 4. Kurde, to samo! Nawet kolor, zastanawiałam się, czy czarna, czy beżowa, ale stwierdziłam, że beżowa ładniejsza. W moim H&M-ie nawet nie było czarnej. Okej. Także ja jak zobaczyłam to, no to tutaj też moje właśnie inspiracje. Moje sel. Tak jest, dokładnie i też wiem, że ty masz zieloną i ona mi się też na tobie bardzo podoba, dlatego wybrałam to. Piękna, mi też się bardzo podoba, więc też wybrałam to. Ale w ogóle jeszcze a propos, jeżeli mogę nawiązać, to tak, ta torebka skojarzyła mi się właśnie z modelem YSL, bardzo popularnym, ale jak później robiłam zakupy w Mango, to znalazłam coś, co po prostu trochę mnie zmiotło. No. Pokażę Ci moją torebkę najpierw. Mm-hmm. Torebkę z Jacques Mousse, którą kupiłam sobie na wakacje. A teraz tutaj możecie zobaczyć nagranie z Mango torebki, która jest praktycznie jota w jota normalnie, futerkowa, zielona. Nie ma logo, nie ma logo. Ona tam ma jakieś dodatkowe elementy, ja Ci to pokażę. Ale czymś się muszą wzorować te sieciówy. Tak, ale zaskoczyło mnie to, że ona normalnie ma zielone futerko neon i ten pasek też wygląda praktycznie identycznie. Wow, no rzeczywiście. Ale dobrze, że nie wzięłaś tam tej zielonej, tylko właśnie beżowu, bo chociaż kurde, ja ostatnio też poszalałam sobie jedną torebkę, taką różową kupiłam i okazało się, że jest to najlepsze przełamanie kolorystyczne w ogóle ever. Ja się zakochałam w tym kolorze. Ja ubieram się właśnie tak bardzo klasycznie, jeżeli chodzi o kolory, to raczej mało. Mówisz o tej różowej, którą miałyśmy na reelsach wspólnych. Tak. Piękna, ja wtedy miałam zieloną. To no i po prostu tak mi się to podobało, ale wybrałaś jak najbardziej dobrze, bo jak ją kupowałam, to też mi się podobała, także trafione i ja jestem już gotowa, żeby ocenić. Ja też jestem gotowa, żeby ocenić. Dobrze, no to to 3, 4. Dobrze, obydwie podeszły. Bardzo ładna, naprawdę, w ogóle tak. Też bardzo ładna, jak na sieciówkę. Ja rzadko kiedy kupuję torebki w sieciówce, jakoś nie do końca mi się podobają, a ta naprawdę zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Jasne, jak najbardziej. Bardzo fajny krój. Bardzo ładny detal i bardzo ładny kolor. Tego i wygląda bardzo drogo. Wygląda jak torebka właśnie nie z sieciówki, tylko jakaś taka już średniej półki cenowej. Tak. Ja bym nawet dała jej takie 500-600 zł. Tak, ja też, zdecydowanie. A kosztowała, uwaga, 79. Da się, da się. Przed nami ostatnia kategoria, którą osobiście miałam
problem troszeczkę, bo nie mogłam znaleźć. Ja chyba naprawdę trafiłam do H&M, który miał mały asortyment, mały wybór i w ogóle ciężko mi tam było coś poznajdywać. To były takie jedne rzeczy. Także nie wiem, czy ci się spodoba. Okej, to ja jeszcze dopowiem, że ja łatwo mi przyszło wzięcie okrycia wierzchniego, bo po prostu wzięłam coś, co mam w swojej szafie prawie identyczne, a się sugerowałam moim nosem. Tylko kupione w zeszłym sezonie, ale też w H&M, więc po prostu to jest prawie to samo. Dobra, no to sprawdźmy. 3, 4. O kurde, znowu kolorystycznie podobnie. Widziałam tą marynarkę i stwierdziłam, że nie, że jakoś tak, że jej po prostu nie wezmę dla ciebie, ale kojarzy mi się jak najbardziej z tobą. W ogóle ten materiał mi z tobą kojarzy. Tak, no ja w ogóle mam taką marynarkę krótką i długą, więc jakby to jest mój styl. No jak najbardziej. No ja zobaczę, czy to będzie mój styl, bo przyznaję, że nigdy wcześniej nie miałam takiej marynarki na sobie, więc zobaczę. No ten top, jakby ta góra mnie totalnie zaskoczyła pozytywnie. Nie, więc być może ja bardzo lubię takie marynarki, tylko że przez to, że u nich się bardzo dużo dzieje, to wtedy lubię nakładać shorty, które prawie że nie wystają spod niej, i kozaki. I to jest takie przełamanie, że trochę bardziej traktuję to jako sukienkę. Fajnie, i to fajny pomysł w sumie. Nigdy mogę dać ci shorty jakieś do przymierzenia, jeżeli byś chciała. Myślę, że rozmiar nie będzie na mnie dobry, ale możemy to zakryć i zrobić taką iluzję, że jest okej. Ale jasne, chętnie sobie przymierzę, bo to jest w ogóle fajny pomysł. Fajnie jako taka sukienka, to spoko. Ja, słuchaj, znalazłam taki golfik sweter, który przede wszystkim bardzo spodobał mi się przez jego kolor, który ma, bo ten splot tych nici jest bardzo ciekawy. Mi się ostatnio też coraz bardziej podoba kolor szary i w ogóle wiem, że też jest w trendach teraz, bo jest mnóstwo szarych rzeczy, takich przełamanych, tak fajnej szarości. Więc tutaj bardzo spodobał mi się splot i ja uwielbiam swetry, które są właśnie z tym suwakiem. Ja właśnie chciałam do tego nawiązać, że ja najbardziej lubię swetry właśnie z suwakiem, z tym, że muszę sobie tutaj tak ładnie rozsunąć dekolt i rozchylić te klapy. Bardzo mi się to podoba, więc jak tylko to zobaczyłam, to wtedy od razu powiedziałam, że To super. To cieszę się w takim razie. Mi się w ogóle taki swetry kojarzył z takim klimatem górskim, jak na przykład jeden narty, to i zawsze fajnie jeszcze golf wygląda pod takim. Jak chcemy w górach ubrać się warstwami, to obcisły golf i na to właśnie taki sweter z rozsuwanym... Tak. Sesje zdjęciowe, jak się jest na wyjazdach, na nartach, na desce, to jest w ogóle mood. A później wchodzisz na narty, zapinasz się pod nos, tutaj robisz sobie taki ten i możesz... No, to jest naprawdę, uwielbiam takie sweter. No to cieszę się, mam nadzieję, że będę ładne. Ładne, ciepłe, fajnie. Proszę bardzo, zobaczmy się w takim razie, Zara. Okej, no to słuchaj, zaczynaj. Proszę, teraz ty. To jest przepiękne, totalnie mój klimat. Bardzo mi się to podoba. I w ogóle świetnie komponuje się z tymi spodniami, bo one też mają taki szarawy odcień, także ten zestaw. Ja jestem w ogóle fanką outfitów, które są całe w jednym kolorze. Uwielbiam to. Po prostu tak bardzo lubię na przykład ubrać się cała na brązowo, cała na biało, cała na szaro. Dokładnie, a cała na beżowo to już w ogóle topka, topek. Uwielbiam. Ja też powiem ci, że uwielbiam też takie stylizacje. One w ogóle od razu sprawiają, że się wygląda tak drożej, bardziej elegancko. Zresztą nawet jest taka podstawowa zasada wyglądania drogo, bo można użyć do tego bardzo tanich ubrań. Właśnie używa się wszystkiego w jednym kolorze, albo maksymalnie miesza się dwa ze sobą. Ale ja się tak intuicyjnie ubieram. W sensie ja nie lubię mieszać zbyt dużej ilości kolorów, chociaż tak jak wcześniej nawiązałam do różowej torebki, ona mi trochę to odmieniła. Ale generalnie właśnie ja mam coś takiego, że dwa kolory u mnie w stylizacji to jest już taki często maks. Po prostu. Ja też. Uwielbiam to. No naprawdę, ja też uwielbiam. Że jeden kolor albo dwa. Sama się zastanawiam, czy sobie tego swetra nie kupić, bo ten sweter jest idealny na wyjazdy narciarskie i wy się często mnie pytacie, skąd ja takie swetry mam i zwykle one są właśnie z H&M-u. Nie wiem, tak mi pasuje ich splot i w ogóle grubość i te kolory. Ale powiem ci, że ja też większość swetrów mam z H&M-u i też zawsze wszyscy się mnie pytają, skąd ten sweter i często w ogóle już nie mam jak ludziom pomóc, bo on jest na przykład sprzed 3 sezonów. Dokładnie. Ale one są takim sztosem. Tak, ja mam to samo. Ja mam to samo, mam taki właśnie jeden sweter, który katuję od chyba 4 lat, jak nie więcej. Kupiłam go kiedyś w H&M, jest właśnie z suwakiem, beżowy i jest na każdym moim wyjeździe narciarskim. Mnie tak samo, też mam wszystko powtarzane, także polecamy swetry z H&M-u. Zdecydowanie tak. A teraz ty możesz opowiedzieć o tej marynarce? No właśnie, ja już tutaj tak, słuchajcie, stoję w tej marynareczce, przyjrzałam się w lustrze i mówiłam Basi, że na wyjście wieczorne jak najbardziej i właśnie tak jak opisałaś ten outfit, w ogóle ciekawa koncepcja, spróbuję sobie to, bo nigdy też
rzadko chodzę w shortach. Okay. Takich na przykład na wieczór. A u ciebie bardzo często to widzę i mi się to mega podoba. Także do takiej marynarki, takie shorty i kozaki by mi się jak najbardziej podobały. Ponownie sytuacja jest taka, że ja bym sobie sama nie kupiła takiej marynarki, ale żeby wyjść z niej wieczorem, to chętnie bym ją pożyczyła. Więc generalnie ona mi się podoba, ale jak ja siebie widzę w tej rzeczy, to to mi się tak nie zgrywa z moim stylem, bo po prostu ja się nie ubieram elegancko. Pewnie. Ale na wieczór jak najbardziej bym spróbowała czegoś takiego, tego outfit, co opisałaś, mi się najbardziej podoba. Bo ta marynarka, no to w ogóle, ja się czuję, jakbym ja sobie dodała 5 lat. No naprawdę, no. Wygląda tak elegancko. Okej, to ja właśnie lubię to, bo ja czasem lubię tak wyjść właśnie, no tak jak dzisiaj jestem, ulizana, wtedy jakaś taka świecąca biżuteria i ta marynarka, nic pod spodem, tutaj dekolt odsłonięty, no jest naprawdę pięknie wygląda. Słuchajcie, macie dzisiaj dużo inspiracji do stworzenia nowych outfitów. No a my gotowe do oceniania? Gotowe. To co? 3, 4. Dostałam kolejną dyszkę. Słuchajcie, bardzo jestem zadowolona. Ja dałam 7 z takiego względu, że po prostu jeszcze nie wiem, czy to jest rzecz dla mnie. Pewnie. Możliwe, że się przekonam, bo bardzo mnie zainspirowałaś. Sama bym jeszcze po nim nie sięgnęła. Okej, pewnie. No dobra, to co? Czas na podsumowanie. Mam nadzieję, moi drodzy, że się dobrze bawiliście, tak samo dobrze jak my, podczas tych zakupów, podczas wymieniania. Dawajcie znać w komentarzach, kto waszym zdaniem kupił lepsze ubrania i kto zwyciężył ten nasz challenge, oraz piszcie mi też, kto powinien znaleźć się na tym miejscu jako następny. Zapraszamy was serdecznie do Basi na kanał, do nas obydwu na Instagramy. Słuchajcie, jesteśmy tam z wami cały czas. I teraz też będą się pojawiały tam rolki modowe wspólne, fajne, tak? Także... Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień nagrań, także możecie wyczekiwać naszej wspólnej rolki. Tak, a propos w ogóle tych outfitów jednokolorowych, to dzisiaj myślę, że trochę tego stworzymy. Tak, także myślę, że podłapiecie jakieś inspo. No to co, dziękuję ci bardzo za wystąpienie w odcinku. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie do odcinka. No i... dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Bye!